Witajcie moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, witam was dzisiaj przede wszystkim brytyjskim Earl Greyem, bo jak żeby inaczej, ale to nie Earl Grey dzisiaj zainspirował mnie do dzisiejszego golenia, a konkretnie pogoda. Pogoda właśnie skojarzyła mi się bardzo mocno z Wyspami Brytyjskimi, ponieważ dzisiaj w Poznaniu mamy pogodę, jak to mój tata zawsze mawiał pod tytułem zaraza na stare panny, czyli świeci słońce i deszcz pada. I tak dzisiaj jest przez cały dzień. Na przemian pada deszcz, przez chwilę świeci słońce, czyli typowo brytyjska pogoda. Mamy 14, niecałe tam 13-14 stopni, więc myślę, do tego jeszcze wiatr odpowiedni, więc tutaj mamy idealne warunki na brytyjskie golenie, myślę także dzisiaj. Co prawda chciałem te produkty wam zaprezentować później, ale gdy na tylko nadarzyła się okazja, a jak wiecie, ja mam słabość do produktów z Wielkiej Brytanii, więc czym prędzej śpieszę do was zaprezentować je w dzisiejszym filmie. Więc cóż, dopijam mojego popołudniowego Earl Greya i gorącego jak jasny pierun, ale to nic, przed chwilką go zalałem, parzy się tutaj od około 5-6 minut, mówią, że taka najlepszy czas parzenia to 9 minut, jeśli chodzi o Earl Greya, ale ja aż takiego super mocnego, jak będę pił potem, on już będzie taki naprawdę mocno zaparzony, teraz jest taki właśnie najlepszy do picia, więc cóż, pozwólcie, biorę jeszcze łyczka i już prezentuję wam, czym się dzisiaj będę golił. Wasze zdrowie. Słuchajcie, dzisiaj mam taki produkt, można powiedzieć, łączony. Produkty, które już były na moim kanale, ale jeden produkt, który chcę wam zaprezentować, ponieważ jest to swoiste dla mnie odkrycie, a z jednej strony poprzez polecenie, bo jak wiecie, też w 3/4 moich filmów w większości są z waszego polecenia. Gdyby nie to, że polecacie mi pewne produkty, że komentujecie pod filmami, za co wam bardzo dziękuję, no daje to takiego fajnego i przyjemnego też przede wszystkim i pozytywnego kopa do dalszego działania. Tutaj dzisiaj jesteśmy na Wyspach Brytyjskich, bo historia zaczyna się w przygodzie z filmem, gdzie używałem wody po goleniu Gold, konkretnie Yardley Gold, pamiętacie, tutaj się wyświetli, używałem go z mydłem amerykańskim Stirling Gentleman i w mojej ocenie wtedy to było połączenie idealne, ale krótko po tym, gdzieś tak z 2 tygodnie później, napisał do mnie człowiek z Wielkiej Brytanii, który zasugerował mi, delikatnie mówiąc, zasugerował, że jeśli używam Golda, bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba, bo to jest jego ulubiona brytyjska woda, ale napisał do mnie w ten sposób, że mój Boże, jak chcesz używać Yardley Gold, używaj GFT. Tak napisał. Więc tutaj tak mi polecił, tak ja go kupiłem. Zacząłem go szukać po internecie. GOF Trumper jest to producent z Wielkiej Brytanii, z Londynu, ze stolicy, z tak zwanego Clublandu. Tak to się prezentuje. Powiedział mi ten owy Brytyjczyk, że te dwa produkty są dla siebie stworzone zapachowo przede wszystkim. Pasują ze sobą idealnie. On to znalazł, on to, że tak powiem, poleca, więc ja tutaj muszę mu bardzo za to podziękować, że znalazł, że napisał do mnie, znalazł czas, poświęcił mi czas i polecił mi takie połączenie zapachów. I cóż, ja zamówiłem sobie ten produkt na Pasja Golenia, bo jakby nie było, na naszych internetowych sklepach produktów GOF Trumper, czyli takiej niszowej perfumerii londyńskiej, no jest mało. Ja trafiłem ten, oczywiście jest jeszcze taki, w takich samych tyglach jak wydaje Truffit & Hill, tak samo jak wydaje Tailor of Old Bond Street, te wielkie tygle. Ja tym razem chciałem sobie spróbować czegoś innego, mówię, za każdym razem brałem cały tygiel, zamawiając sobie produkty z Wielkiej Brytanii, a tymczasem mówię, spróbuję
takiego w tubce nie miałem jeszcze, a bardzo mnie ciekawi. Zobaczcie, opakowanie jest żółte, co daje nam do zrozumienia. I bardzo, zobaczcie, takie, powiedziałbym, bardzo stylowe, jak to wszystko w Wielkiej Brytanii oni mają. Wszystko musi być z pewnym smakiem, nieprzesadzone. Zobaczcie, tutaj nie ma żadnego nadruku GFT, czyli od skrótu samego założyciela, czyli George F. Trumper, London, 75 gramów. Taki oto krem do golenia. O zapachu właśnie, gdy odkręciłem, od razu poczułem pewną znajomą minutę, pewną łączącą mnie minutę z aftershave'em z firmy Yardley Gold. Jak pamiętacie, prezentowałem go już na swoim filmie. Tak on się prezentuje. I jest to produkt, który myślę jest tutaj ze sobą idealnie połączony zapachowo. A tymczasem posłuchajcie, co udało mi się znaleźć na temat GOF Trumper oraz na temat właśnie Yardley Gold, który jest uważany za bardzo świetną wodę na jednych z naszych forach goleniowych, więc tam naprawdę gruba rozprawka, gdy się wczytywałem. Oczywiście mówię z góry, że zapożyczyłem sobie pewne informacje na temat Yardley'a z tego też forum, także tutaj oczywiście wielkie podziękowania dla chłopaków, którzy tak zagłębili się w temat, bo ja nie, powiem szczerze, że ja nie bym był w stanie znaleźć tylu informacji na temat tego produktu. A więc GOF Trumper jest jedną z najbardziej znanych i cenionych firm prowadzących sieć luksusowych salonów fryzjerskich i kosmetycznych oraz jest producentem kosmetyków pielęgnacyjnych związanych z szerokim asortymentem świadczonych usług. Klientami przedsiębiorstwa powstałego w 1875 roku, czyli w czasach wiktoriańskich, byli przedstawiciele dworu królewskiego, brytyjska szlachta i przedsiębiorcy. Specjalnością założyciela firmy George'a Trumpera było perfumiarstwo, przy czym zapachy były komponowane na specjalne zamówienie na zasadach wyłączności. Kompozycja nie była dostępna publicznie przez okres opłacania praw wyłączności przez zamawiającego. Wiele dystrybuowanych obecnie linii zapachowych otrzymało nazwy od ich zleceniodawców. Firma posiada dwa salony w Londynie, na Mayfair, czyli to jest oczywiście, jest to Curzon Street, oraz na St. James's Shop, czyli Duke of York Street. Czyli wszystko mieści się w tym odrębie, o którym Wam czytałem, takiego tak zwanego Clublandu. Jest to samo centrum i samo serce Londynu, gdzie mieszczą się i Taylor of Old Bond Street, i mieści się, jeśli dobrze pamiętam, Truffington Hill. Także wszędzie gdzieś te marki ze sobą są powiązane. Mniej więcej na tych ulicach należy ich szukać. Nasz charakterystyczny zapach GFT to świeża i orzeźwiająca linia z górnymi nutami bergamotki, cytryny, mandarynki, sercem estragonu, lawendy i cyprysu na piżmowej bazie z dodatkiem cedru i mchu. No, tylko oni tak potrafią opisać zapach. Idealny zapach na co dzień dla nowoczesnego dżentelmena. Właśnie, i to jest chyba takim słowem, kluczem tutaj łączącym pomiędzy tym GFT a tym Yardley'em Gold, ponieważ taka sama maksyma przyświeca tutaj Yardley'owi, że to jest dla facetów, którzy sięgają po złoto. I to tak, to jest taka na co dzień dla nowoczesnego dżentelmena. Na temat Yardley Gold posłuchajcie, firma Yardley, począwszy od XVIII wieku, jest znanym producentem mydeł i produktów perfumeryjnych. W swojej długiej historii Yardley wielokrotnie zmieniał właścicieli. Aktualnie producentem najlepiej znanych w Polsce męskich kosmetyków Yardley'a jest Perfumes Blue, o której Wam opowiadałem, założona w 1995 roku przez Tima Foley'a. W tym samym roku Perfumes Blue przejęła od ówczesnego właściciela marki Yardley firmy Procter & Gamble prawa do sprzedaży wody Blue Stratos, z którą zanoszę się już od dłuższego czasu, żeby sobie kupić, i jakoś tak, no nie wiem, no muszę ją kupić w końcu, bo już się za nią bardzo stęskniłem. Blue Stratos to był świetny zapach. W 1999 roku Perfumes Blue przejęła
również prawa do sprzedaży wód English Blazer, właśnie Gold i Blue Stratos. Nuta głowy to cytryna, limonka, bergamotka. Nuta serca to geranium, iris, jaśmin oraz róża. Nuta bazowa to cedr, paczula, bursztyn, skóra. Więc tutaj sami rozumiecie, dlaczego ten Anglik mi polecał właśnie ten zapach. On sobie dobrał taki zestaw. I cóż, będę się golił oczywiście dzisiaj zestawem od GOF Trumper, zestawem, kremem do golenia GOF Trumper, Yardley Gold po goleniu, żeby pozostać w brytyjskim klimacie, ale oczywiście tylko z nazwy. Żyletki, jakie dzisiaj będę używał, będą istnym symbolem Londynu, czyli Big Ben. Widzimy tutaj ten słynny westminsterski i westminsterski, widzicie, zegar oraz tą wielką dzwonnicę, ale nie są to brytyjskie żyletki. Są to żyletki marki Lord, wyprodukowane w Egipcie. Więc tutaj ciekawostka. Jak to gdzieś kiedyś słyszałem, w Egipcie nadal pracują na starych brytyjskich maszynach Wilkinsona z przedwojennych, więc tutaj myślę, że zapowiada się bardzo dobrze. Do golenia użyję pędzla, którego już długo nie było na moim kanale, a ma on taką dźwięczną nazwę Semog 620 z włosiem ekstra. Moczy się oczywiście do wysokości włosia od jakichś tam 20 minut plus minus. No i do golenia wziąłem również moją, że tak powiem, perełkę arystokratyczną, jak można ją nazwać, czyli mieszcząca się w takim oto etui brytyjska maszyna o nazwie Gillette Aristocrat numer 70, rocznik 1958, u mnie spoczywająca, jak widzicie, w takim oto przepięknym, wyściełanym welurem opakowaniu. Maszynka twist to open. Łyczka. Bo zaschło mi w gardle. Maszynka twist to open. Pamiętacie, z produktem True Fit and Heal prezentowałem tą maszynę przepięknie. Ona właśnie jest używana w takich, powiedzmy w cudzysłowie, wyjątkowych goleniach, jak dla mnie, i jak też chcę Wam je pokazywać. Więc żyletka wygląda w ten sposób, nic nadzwyczajnego, super stainless o nazwie Big Ben. Także tak to się prezentuje. Zakładam ją w ten sposób, zamykam, zakręcam i już. Tak to się prezentuje. Dobrze, pergamin tu. Pozwólcie, że sobie to wszystko przełożę. Wiem, że to niestety troszeczkę trwa, ale żeby się tutaj przygotować, no to cóż, zwilżę twarz. Zarost na twarzy jest dwudniowy z małym haczykiem, ponieważ ostatni raz goliłem się 2 dni, ale pamiętam, wtedy to było rano. Dzisiaj jest późne popołudnie, powiedziałbym chwilę przed godziną 17, więc ja tutaj dopiero dzisiaj, tak w sobotę na wieczór. Także pędzel wyciśnięty, zobaczcie, tak się prezentuje. Jedno strzepnięcie, tutaj więcej nie trzeba. On nie magazynuje, zauważyłem te pędzle mniejsze z Semoga. Zauważyłem, że nie magazynują bardzo dużej ilości wody. Na uznanie oczywiście zasługuje. Nakrętka bardzo dobrze, porządnie wykonana tutaj. Zobaczcie, dosyć duży gwint. Prześwituje tutaj nam perlisto. Kremowy krem do golenia o bardzo ładnym zapachu. Więc cóż, na pędzel myślę, że tutaj więcej nie trzeba. Zakręcam. Mogę spokojnie zakręcać i się nic z nim
nie zadzieje. No cóż, ale za ten krem niestety trzeba też swoje zapłacić, więc tutaj również płacimy za to, by ta nakrętka nam się nie ukręciła. No i cóż, od razu czuć, że mamy do czynienia z marką perfumiarską. Naprawdę tutaj ta bergamota, te wszystkie aromaty, o których wam przeczytałem chwilę temu. Zaczynają bardzo przyjemnie operować w nosie, a przede wszystkim ta zielona nuta lawendy jest fajnie wyczuwalna w połączeniu z takimi drzewnymi, umszałymi zapachami. No to tutaj Anglicy naprawdę, jak chodzi o zapachy, to dla mnie to są mistrzowie. Cóż mogę powiedzieć na temat zapachu? Nie jest to zapach, że tak powiem, cytrusów, jakie znamy z wody kolońskiej. Nie, nie, to nie. To nie jest prosty, łatwy zapach. Powiedziałbym, że nie jest też ani dziadkowym zapachem, jeśli o to chodzi, ani też nie jest to zapach kostki toaletowej. Tutaj naprawdę jesteśmy bardzo daleko od jakiejkolwiek kostki toaletowej, gdzie w tych zapachach klasyczno-cytrynowych, klasyczno-letnich właśnie, bardzo często się zdarza. Tutaj powiedziałbym, zapach jest wyrafinowany, bardzo złożony. To nie jest jakiś taki prosty zapach, który da się od razu wyczuć po pierwszym powąchaniu. Czytałem też na forach, że ludzie porównują ten zapach do brytyjskiego toniku ze skórką cytryny, z krążkiem cytryny w środku, zanurzonym. Takim rodzajem prostego drinka, który w Wielkiej Brytanii jest popularny.
Pozwólcie, że wyciągnę tylko z nosa te. Zawsze mi zrobi się w nosie, że tak powiem, pełno piany. Cóż, piana, zobaczcie, bardzo przyjemna, bardzo przede wszystkim ładnie pachnąca. Co do wyrabiania piany z tego kremu, jest on banalnie prosty. Tutaj nie ma jakiegoś wielkiego, że tak powiem, problemu z wyrobieniem tej piany. No to cóż, bierzemy się do golenia. Pierwszy raz używam tych egipskich lordów. Cóż mogę powiedzieć? Wygoda golenia tą maszyną to jest prawdziwa arystokracja golenia. Także tutaj stare Gillette jednak są. Odczucie na twarzy ostrza jest takie, jak lubię. Naprawdę. Sam krem zostawia bardzo dobry, tłusty film, powiedziałbym, a to za sprawą w składzie bardzo dużej ilości gliceryny, jaką się chwalą w GOF Trumper. I naprawdę tutaj, jak chodzi o poślizg, ochronę, łatwość w wyrobieniu tego kremu, muszę przyznać, że naprawdę. Zobaczcie, piana naprawdę przyzwoita. Wyciśnijmy to, co zostało w pędzlu. Bardzo przyjemnie. Właśnie to jest. Co mnie urzekło w tym produkcie, to, że jest to taka cytryna, ale taka cytryna, słuchajcie, taka nieoczywista, taka muśnięta czymś jeszcze, takim, chciałoby się powiedzieć, taki gin and tonic, jeszcze do tego cytryny. Dodatkowo mamy trochę drzewnego zapachu, więc tutaj te zapachy wszystkie się przenikają naraz, co tworzy naprawdę przyjemną kompozycję zapachową, taką właśnie na takie deszczowe, letnie dni typowo.
typowo na teraz. A żyletki. Może mi się trafiła ta pierwsza, ta najlepsza, taką, jak to się mówi, ta pierwsza, która ma zrobić dobre wrażenie, więc tutaj stwierdzam od razu, że na pewno są to żyletki, jak to moja babcia zawsze mawiała, o niebo lepsze niż biki. Nie, bikom nie dam drugiej szansy. Powiem wam szczerze, że bardzo nieprzyjemne golenia. Szarpało mnie to jakoś tak. Nie mogłem się z nimi dogadać, z tymi żyletkami. W tym Merkurze 34C HD dało się tym ogolić, ale bardziej rwało mi ten zarost. Takie miałem odczucie po prostu. A tutaj powiedziałbym, że jest 1/4 tego rwania, a dużo więcej cięcia tego zarostu, tak jak to ma być. Więc cóż, spodziewam się z tego, co widzę, osadu klasycznie tyle, ile ma być po produktach brytyjskich, czyli umywalka klasycznie oblepiona cała w osadzie. Ale zapach, muszę przyznać, bardzo, bardzo przyjemny. Powiedziałbym gdzieś w tle, przypominający delikatnie naszego Brutala. Coś w ten deseń bym tutaj, tak go bym porównał do produktów naszych rodzimych marek, do Brutala, oczywiście kremu do golenia, którego już nie ma. I ma on wspólny mianownik. To nie jest kropka w kropkę to samo, ale bardzo, bardzo przyjemny zapach. Zobaczcie, maszyna standardowo czeka mnie niestety, ale porządne czyszczenie tej maszyny na kolejne jakieś wyjątkowe, być może w brytyjskim klimacie golenie, a widzę, że nie uszykowałem sobie również pewnego produktu, który używam po goleniu. Poczekajcie chwilę. Który jest również z tamtego okresu, 1875. Tutaj jest 1847, a konkretnie chodzi o Thayer's Witch Hazel. Jest to wersja oryginalna, oczar wirginijski, bardzo przyjemny tonik, który tutaj również w czasach, jak słyszeliście, w czasach wiktoriańskich zaczął swą produkcję. Wtedy w Stanach to bardziej raczej czasy kolonializmu. Chciałoby się powiedzieć czarnej karty, o której Amerykanie, czarnej karty w historii Stanów Zjednoczonych wtedy akurat. Ale cóż, szczególnie na południu Stanów, ale to jest osobna historia tutaj. Także cóż, Yardley Gold, zapach, który mnie urzekł. Tak mogę o nim powiedzieć, bardzo lubię go używać i jest to taki mój smaczek zapachowy. I tak jak na naszym polskim forum internetowym piszą, że jest to zapach z peweksu. tak jeden z użytkowników tutaj o nim się wyrażał i faktycznie jest to taki zapach, porównywałbym go do zapachów takich, jak kiedyś były, takich, jakich nasi ojcowie używali, nasi dziadkowie, czyli Old Spice był ze Stanów Zjednoczonych, a Yardley Gold był wtedy właśnie powiedzmy w tych latach 80. czy 70.
To była taka naprawdę przyjemna woda. Nie dla każdego, ale kto sobie to kupił, to naprawdę to tak pachnie pięknie. To jest takie połączenie zapachów, ta bergamotka z tym drzewnem, z tym mchem. Naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. Także myślę, że ja znalazłem swój brytyjski zestaw na lato, który Wam osobiście polecam. Wiem, że zapach jest dostępny w internecie. Tak samo krem do golenia, skoro mi udało się zamówić, to myślę, że Wam również. Także GFT, GOF Trumper, krem do golenia i woda Yardley Gold serdecznie polecam. To jest taki smaczek goleniowy, który ja lubię i to jest taką, powiedziałbym, delikatną nutką tamtych czasów. No to co? W dłoń mój Earl Grey. Żegnam się z Wami. Dziękuję Wam, że byliście tutaj ze mną przez tą dłuższą chwilę moich wywodów i tematów na temat brytyjskiego golenia. Także cóż, żegnam się z Wami. Dziękuję za uwagę i widzimy się oczywiście w kolejnym goleniu. Cześć!